czy mam przyjemność powitać Państwa w imieniu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego jestem członkiem i członkiem zarządu. Moje nazwisko Katarzyna Warmia-Kozielska. Miałam to szczęście, że zetknęłam się, jeszcze zdążyłam się zetknąć z Janem Józefem Lipskim mniej więcej w roku 1975. A nie wiedziałam wówczas, że wiele lat później będę jedną ze współtwórczyń wystawy edukacyjnej, którą Państwo możecie oglądać tutaj na korytarzu. Mam swoje osobiste refleksje, ale wydało mi się, że znalazłam taki malutki tekścik, który obrazuje jak gdyby tę postać, którą bardzo podziwiam. I tu może zaskoczę Państwa, bo to jest fragment z Szandora Maraja z Księgi Ziół. Wartość życiu może nadać jedynie służba sprawie człowieka. Brzmi to cokolwiek oschle i ogólnikowo, ale to jedyna prawda, jaką poznałem z wszystkimi następstwami. Nikt nie może siedzieć jak byczek Fernando na kwitnącej łące i bezkarnie wąchać pięknych kwiatów. Jesteś człowiekiem, musisz więc żyć po ludzku pośród ludzi. Żyjesz po ludzku, jeżeli żyjesz sprawiedliwie. Jeżeli u spodu każdego twojego uczynku i słowa leży ten oto zamiar – nie szkodzić ludziom. Jeżeli usiłujesz, nie zwracając na siebie uwagi i nie popisując się, pomagać ludziom. Czasami tylko w ten sposób, że nie przemilczasz prostych prawd. Czasami, że nie przekazujesz dalej cudzych kłamstw. Czasami jedynie przez to, że nie mówisz tak, kiedy wszyscy wołają tak, tak. Nie godzić się przez całe życie konsekwentnie z kłamstwem większe to bohaterstwo, niż okazyjnie bijąc się w piersi głośno przeciwko niemu protestować. Tylko wtedy spoczniesz w spokoju na łożu śmierci, jeżeli każdego dnia, w pełni tego świadom, służyłeś prawdzie. Czasami prawda jest prosta i skromna, lecz ty nie przebieraj. Taka jest wartość życia. Żeby nie było za ponuro, to ja chciałam właśnie powiedzieć, że dlatego mnie ten fragment zainteresował, ponieważ jak się dowiedziałam w trakcie robienia tej wystawy, że jedną z ulubionych książek Jana Józefa Lipskiego był Byczek Fernando. Dziękuję bardzo, oddaję głos Byszkowi. A, tekst, to nie ty będziesz czytał, tylko ja. Męski tekst będę czytać ja, ponieważ pan Piotr Kłoczowski nie mógł ze względów rodzinnych przybyć. Szanowni Państwo, jestem wdzięczny Stowarzyszeniu Pisarzy za inicjatywę tego spotkania poświęconego postaci Jana Józefa Lipskiego. Nasz Instytut dołącza się do tej inicjatywy, która rozpoczyna obchody 40-lecia KOR. Rozpoczyna pod pretekstem tej rocznicy naszą refleksję nad fenomenem KOR w najnowszej historii polskiej i europejskiej. Instytut reprezentuje dzisiaj Łukasz Garbal, którego ja tu widzę, tutaj niech się pokaże, który poświęcił ostatnie 10 lat postaci Jana Józefa Lipskiego. Tak się złożyło, że dzisiaj przypada mój dzień dyżuru opieki nad dowódcą Jana Józefa w kompanii B1 Pułku Baszta na Mokotowie, Jerzym Kłoczowskim. Realia, którym zawsze poświęcał uwagę Jan Józef Lipski, towarzyszą nam stale. Czas 40 lat od września 1976 roku i 25 lat od śmierci Lipskiego odsłania nowe perspektywy i zmienia wiele w naszym rozumieniu współczesnej nam historii. Wydaje się, że to było wczoraj. Dla młodych ludzi dzisiaj, ale i dla wielu z nas, to już historia legendarna, jakby z czasów powstania styczniowego, Wielkopolskiego, Traugutta, pieczęci rządu narodowego. A Lipski o KOR-ze prawie jak Piłsudski o 1863 roku. Tak daleko stąd, tak blisko.
Piotr Moczowski, Warszawa, 13 września 2016 roku. Dziękuję, przekazuję panu Zbigniewowi Guzie, a ten zostawiam, bo będziemy z niego korzystać. Witam państwa. Zostałem zaproszony do poprowadzenia tej debaty, która przede wszystkim w roli odbierającego głos niż przyznającego, bo taka formuła debaty wydaje się bardzo trudna, ponieważ wszyscy mamy na równych prawach zabierać głos i nie ma, jak państwo widzicie, panelistów, nie ma głosów wstępnych. Debata rozwijać się będzie zgodnie z tym, co sami jesteśmy w stanie powiedzieć o tej postaci i o jej znaczeniu. Myślę, że to ważne, że Muzeum Literatury filmuje całą debatę i że ona będzie potem dostępna. Także proszę to uwzględnić w swoich głosach. Mówimy także do tej widowni po spotkaniu. Ja tak osobiście bardzo dziękuję organizatorom za taki pomysł, by taki temat postawić na początku 40. rocznicy KOR-u. Wydaje mi się, że właśnie Jan Józef Lipski jest postacią, poprzez którą warto spojrzeć na całą tę historię. I raczej sądzę, tak jak poprzednie rocznice, raczej nie eksponowały tej postaci, że tak byłoby i teraz, gdyby nie taki gest. A wydaje się, że akurat Jan Józef Lipski jest postacią, do której dzisiaj warto się odwołać nie tylko ze względu na znaczenie, na jego rolę w historii najnowszej Polski, ale też ze względu na to, jak ta postawa zderza się ze współczesną Polską. Jak może być odbierana dzisiaj, kiedy stajemy przed dylematami, które on w niektórych wypadkach nawet przewidywał na tych etapach, kiedy był aktywnym uczestnikiem najważniejszych, jak się wydaje, zdarzeń z Polski powojennej. Ja mam wrażenie, że gdyby w Polsce XX wieku nie było Jana Józefa Lipskiego, Polska byłaby innym krajem. Myślę, że to, na ile wpłynął na kształt Polski, powinniśmy sobie powiedzieć, w pewnym sensie przypominając, ponieważ nie jest tak, że to jest oczywiste. To jest właściwie trochę zaklęta wiedza. Organizatorzy sami, zapisując powody tej debaty, powiedzieli o tym, że właściwie jest to postać poza Warszawą nieznana, a poza ludźmi tej historii w gruncie rzeczy nieobecna w dyskursie, a zasadniczo. Ja mam wrażenie, że dzisiaj warto sobie zadać pytanie, czy ta Polska jest taka podzielona, w jakimś sensie chora, dlatego, że nie ma Jana Józefa Lipskiego i czy gdyby pojawiła się taka postać na jego miarę, to czy pomogłaby tej Polsce i takim wyzwaniom, przed którymi teraz stajemy. Na ile on był w pewnym sensie fundamentem tamtych przemian. W sali jest wielu współtwórców całej tej drogi. Myślę, że drogi, bez której komunizm nie byłby obalony, bez której nie byłoby demokracji w Polsce, bez której nie wypracowalibyśmy wolności w taki sposób. To jest tak zasadniczo ważne dla całej tej drogi, dla perspektyw, że zrozumienie, czym to było i czym Jan Józef Lipski był dla państwa. Proponuję, byśmy nie przywoływali tej postaci z powodów sentymentalnych, to znaczy, żebyśmy się zdobyli na refleksję, to znaczy, żebyśmy wyciągnęli z tego doświadczenia, odnosząc się do wartości, które realizował i zrealizował Jan Józef Lipski, żebyśmy potrafili spojrzeć w przód. To się wydaje dla Polski w tej chwili niezwykle ważne i dlatego to, że od takiej rozmowy zaczyna się ta rocznica, chyba wyjątkowo ważna z wielu powodów, to świetne. To przyjąłem z wielką satysfakcją zaproszenie do tej roli, a jako pierwszemu oddaję głos Łukaszowi Garbalowi, który mam nadzieję w paru minutach przedstawi postać tak, żebyśmy potem nie musieli przywoływać wszystkich ważnych elementów życia Jana Józefa Lipskiego. Proponuję, żebyśmy się umówili co do takiej reguły, że wszyscy
łącznie z Łukaszem Garbalem mamy 5 minut. Po 5 minutach daję sygnał, że 5 minut minęło. Po 6 już zaczynam się niecierpliwić i potem zaraz odbieram głos. Wydaje mi się, że im więcej osób wypowie się dzisiaj, tym lepiej dla tej sprawy i dlatego nie chciałbym dopuszczać dłuższej wypowiedzi. Bardzo proszę. Dziękuję. Przepraszam za ten głos jako pierwszy, bo z kronikarskiego obowiązku nie miałem szczęścia poznać osobiście Janusza Rzymskiego. Dzięki Piotrowi Poczowskiemu, który stwierdził 10 lat temu, że warto przypomnieć jego postać. Zaczęliśmy z Dorotą Szczerbą pracować w archiwum domowym wieczorowicie przechowane przez panią Marię Lipską i z tych papierów, a później dzięki spotkaniom z wieloma z państwa i z innymi osobami, ta osoba Lipskiego promieniowała swoją postawą. Ja tylko za pośrednictwem dokumentów i relacji osobę Lipskiego mogłem poznać i stwierdzam, że ktoś taki bardzo dzisiaj by się przydał z postacią pełną paradoksu, bo jednocześnie dobrą, ciepłą, ale stanowczą co do wymagań. Postacią moralną, ale niemoralistyczną. To kimś, kto tworzył porozumienie, budował mosty. Lipski urodził się kilka tygodni po zamachu majowym i ta demokracja zawsze była gdzieś utracona i on do tej demokracji zawsze dążył. Już przed wojną bliskie mu były, jak wspominał, idee PPS-owskie, socjaldemokratyczne, współpraca zamiast tworzenia, zamiast indywidualności. Lepiej współpracować niż się dzielić. Dwa tygodnie przed wojną, jako 13-latek uczestniczył w wiecu legionistów, gdzie padło hasło silni, zwarci, gotowi. Później w szarych szeregach jako nastolatek bazgrał, jak to określił, hasła Pomurze, to co groziła kara śmierci. To był symbol Polski walczącej, który dzisiaj niestety został skomercjalizowany. Prawda? Walczył w Powstaniu Warszawskim, chociaż był przekonany o jego klęsce. Ale tak było trzeba. Później zaangażował się w odbudowę społeczeństwa, nigdy w żadnym momencie nie wierząc się z władzą, z partią komunistyczną czy z jakąś jej przebudówek. Widział dalej, bo widział niebezpieczeństwa totalitaryzmów wszelkiej maści, nie tylko lewicowej, ale i prawicowej. Był jednym z redaktorów po prostu, szukał zawsze luk wolności, które można by wykorzystać. Dlatego też razem ze swoim środowiskiem przejął Klub Krzywego Koła, o którego ciemnych początkach wielokrotnie pisał, ale który na wiele lat stał się jedną z niewielu oaz wolności w Polsce. Później był współtwórcą listów protestacyjnych, współtwórcą Kasy Pomocy Opozycji i był kimś, kto, jak Andrzej Hryszkę określa, łączył, był łącznikiem, zwornikiem. Środowiska, które tylko dzięki jego osobie, mam wrażenie, ze sobą mogły współdziałać. Był jeden z współtwórców Komitetu Obrony Robotników, co zaangażował się całym swoim sercem, całym swoim zdrowiem. Później w Solidarności negocjował ustawę, która miała trochę wziąć karę działalność cenzury, bo to nie chodziło o sankcjonowanie cenzury, tylko właśnie o to, żeby można było coś więcej napisać bardziej prawdziwego w gazetach. Kiedy wybuchł stan wojenny, przedostał się do strajkującego Ursusa, został tam aresztowany, nieinternowany. Groziło mu ciężkie więzienie. Wypuszczony z powodów humanitarnych. Władza bała się, że umrze w więzieniu. Wrócił na proces działaczy KOR-u z Londynu. Był heroiczny pochód. Później coraz bardziej szwankował mu zdrowie, ale nie odmawiał
żadnej współpracy, był jednym z patronów ruchu Wolność i Pokój oraz współtwórcą przyłączył się do młodych inicjatorów reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej, która zawsze mu była bliska. Te ostatnie lata to były, mam wrażenie, smutne lata, kiedy trochę się rozchodziła jego wizja. A tak dzisiaj to jest słowo, które niestety zostało zawłaszczone, no ale kto jak nie Lipski był patriotą, kto jak nie, chociaż on sam na to słowo by się żachnął. I kto, jak nie on by szukał porozumień nawet z tymi, z którymi tak wiele czasem zaszłości dzieli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę do głosu Andrzeja Fliszka, a przygotowuje się Wojciech Onyszkiewicz. To są dwa pierwsze głosy, które zostały zgłoszone przed spotkaniem. Bardzo proszę. Proszę Państwa, Łukasz Garbal wymienił te najważniejsze etapy biografii Jana Józefa Lipskiego i słuchając go tak zastanawiałem się, co można powiedzieć przez 5 minut generalnego, bo od tego to warto zacząć. To znaczy, jak powiedział, że całą tą drogę, cała ta droga przebiega przy pewnym etosie. To jest bardzo złe dzisiaj słowo, prawda, wiele razy nadużyte. Ale nie ma lepszego. Otóż jest to tradycja polskiej inteligencji. Tradycja polskiej inteligencji zbudowana i zakorzeniona w okresie końca XIX, początku XX wieku. To jest ta formacja, która przyczyniła się, czy wręcz odbudowała niepodległe państwo polskie. Formacja Abramowskiego. Formacja Piłsudskiego w gruncie rzeczy młodego, też oczywiście Brzozowskiego, Żeromskiego i tak dalej. Próba takiego funkcjonowania, takiego działania i w oparciu o te wartości w innej oczywiście epoce, mam wrażenie, że była tym motorem takim ideowym, który napędzał działania i poczucie obowiązku Jana Józefa Lipskiego, a także pewną wizję Polski, polskości. Czym w ogóle Polska jest i czym ma być. I to jest rzecz, która łączy zachowania, działania Lipskiego i w początkach lat 50., kiedy funkcjonuje to tajne kółko, seminarium dyskusyjne, próbujące przeciwstawić się stalinizacji myśli, nauki, idei przez okres, że tak powiem, od Wilży roku 56 aż po KOR i Solidarność. W gruncie rzeczy to są te odwołania. Inteligenckie i nawiązujące do określonej formuły polskości. Stąd myślę też, że wśród tekstów Lipskiego po tylu latach to, co się chyba najbardziej broni i myślę, że powinno być przypominane, to jest ten słynny esej Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Nie muszę go streszczać, przecież Państwo to znają, ale myślę, że on jest dzisiaj strasznie aktualny. On jest znowu potwornie aktualny, bo jeżeli mówimy, a takie pytanie tu padło, jak Jan Józef sobie poradził w tej sytuacji, moim zdaniem sobie nie poradził. Bo on oczywiście próbował dialogu i wchodził w dialog, próbował łączyć, no ale są granice łączeń. W marcu się nie łączył. On nie miał się z kim łączyć po tamtej stronie, prawda? W stanie wojennym też się nie próbował łączyć z pewnymi ludźmi. Dążenie do łączenia, do dialogu oczywiście zakłada pewne ograniczenia. No nie można łączyć się z każdym bez, że tak powiem, groźby zniszczenia wartości. I zatem wydanie tej jego książki o falandze, co miało miejsce w ostatnich latach, no też jakby nam odpowiada na to pytanie. Opisując ONR falangę, opisując tamtą formację, no on tam nie widział rzeczy dobrych, pozytywnych, godnych, że tak powiem, podtrzymywania i wprowadzania. Widział tym chorobę. Myślę, że
To warto sobie chyba uświadomić, nie tylko kiedy mówimy o Janie Józefie Lipskim, ale kiedy mówimy chyba w ogóle o tradycjach, o patriotyzmie i w praktycznej realizacji w tamtej epoce, w epoce komunizmu, wychodzenia z komunizmu również. No i kiedy się zastanawiamy nad tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Myślę, że te idee, te myśli Jana Józefa Lipskiego, ta formuła polskości, ona oczywiście jest trudna do zastosowania w dzisiejszych czasach, bo jak powiedziałem na początku, to są inteligenckie wartości. To jest inteligencka narracja, zakładająca pewną wrażliwość, pewien etyczny poziom myślenia o świecie, o Polsce, o sąsiadach Polski, o ideach. No, a na to trochę nie ma miejsca dzisiaj, prawda, z przyczyn wiadomych. Ale sądzę, że trzeba, że warto próbować, że nie wolno za łatwo rezygnować. I w tym sensie, zwłaszcza w zakresie, jaki jest sens polskości, który nas powinien pchać do określonych działań czy oceniania różnych zjawisk. No to tu Jan Józef Lipski jest bardzo ważnym nauczycielem. Bardzo dziękuję. Może jeszcze zabiorę głos, tak, to chyba nie jest pełne, ale to rozumiem, że będzie możliwość potem powrotu do głosu. Bardzo proszę, Wojciech Onyszkiewicz. Andrzej zakończył ponuro, więc ja też będę mówił ponuro, więc zacznę przynajmniej jedną bardziej optymistyczną. Oj, dobrze. Teraz mówię, ale pan. Dobra. Chyba Łukasz Garbal mówił, że strasznie trudno jest dzisiaj znaleźć osobę, która by źle mówiła o Janie Józefie Lipskim. A przecież warto sobie przypomnieć, że chyba nikt w PRL-u nie spotkał się z taką kampanią, skuteczną kampanią nienawiści, jak Jan Józef Lipski po opublikowaniu w Pokoju z dwóch patriotów, że to Jan Józef Lipski w Radomiu przepadł w pierwszej turze wyborów, że to Jan Józef Lipski od jego najbliższych współpracowników, Antoni Macierewicz, Czarna Jedynka, dowiedział się, że nigdy nie był za niepodległością. Na szczęście pozostała część Czarnej Jedynki natychmiast zaprotestowała. Jana Józefa poznałem w czasie akcji pomocy. To był taki specyficzny moment, w którym już w rozpędzonej akcji pomocy ja nie znałem ogromnej roli, jaką Jan Józef, dostarczając pieniądze, odgrywał w tym, co myśmy po prostu robili. Tak, nie zrobilibyśmy tego bez Jana Józefa. Natomiast pamiętam takie spotkanie u Anteniego Libery, gdzie to był taki moment, w którym ze względu na sukces akcji pomocy mieliśmy takie poczucie wartości. Coś się udało i patrzą na nas z uznaniem. Jeden Jan Józef Lipski wydawał mi się taki zabawny, trochę niepoważny. Kilka miesięcy później Jan Józef Lipski już był dla mnie absolutnie najważniejszą osobą w korze i co równie ważne, nie potrafię wskazać żadnego momentu, w którym to się stało. Stało naturalnie samo. Dlaczego? Z jednej strony dlatego, że przede wszystkim dlatego, że Jan Józef oczywiście odgrywał ogromną rolę, ale najważniejszą rolą Jana Józefa było to, że on był dla nas takim uosobieniem wszystkich wartości, które takim żywym wzorcem sebru. Wartości, o które chodziło w korze. Jeżeli uczestnicy, członkowie koru, współpracownicy wspominają dzisiaj ten czas jako taki bardzo ważny dla siebie, najważniejszy w życiu, mimo genialnych rzeczy, jakich dokonywali później, to właśnie dlatego, że to był taki czas prawdziwej realizacji właśnie solidarności i prawdy. No a jeżeli tak, to Jan Józef doskonale ilustruje taką najkrótszą formułę, w jakiej można było opisać KOR. Najkrótsza formuła, w której opisywało się KOR z perspektywy każdego, kto się w tą akcję włączył, to było to, że KOR przychodził. Przychodził problem, w stosunku do którego musiałeś zająć stanowisko.
z jednej strony był to taki problem absolutnie oczywisty, że trzeba zaprotestować komuś pomóc wykonać rzecz absolutnie oczywistą, której jak nie wykonasz, będziesz się wstydził do końca życia. Z drugiej strony możesz za to zapłacić ogromną cenę. Ta cena w czasach KOR-u potrafiła być też dramatyczna. Jan Józef na pewno przeżywał mocno śmierć Staszka Pyjasa, czuł się za to odpowiedzialny, ale żeby pokazać skalę tego problemu, to ja się odwołam tego samego. To się odwołam do zupełnie innego przykładu, zupełnie innej osoby. A problem ten sam. Aleksander Kamiński w czasie okupacji, wychowawca Aleksander Kamiński, doprowadził do tego, że młodzież, dzieciaki, 12 lat, 14 lat, zostały włączone do pracy. Wiadomo było, że mogły równie dobrze zginąć inaczej. Ale jeżeli mała Krysia Zachwatowicz zginęłaby idąc ulicą od gołębiarza, dostając kulę w brzuch, czego się tak bardzo bała, bo to bardzo boli, to trudno, to nie ja, Kamiński ją tam wysłał. Ale jeżeli by zginęła, niosąc biuletyn informacyjny, to jakąś część odpowiedzialności za to ponosi Aleksander Kamiński. Ponieważ mi zostało z przydzielonego czasu jeszcze chwileczka, to przeczytam jedną rzecz. Bo co jest ważne, we wspomnieniach, które się ukazały 5 lat po śmierci Jana Józefa, w zasadzie wszyscy mówią to samo. Jak czytam na przykład to, co mówił, to zdaję sobie sprawę z tego, żebym tego nigdy nie napisał tak dobrze, jak Adam mi powiedział, ale to są moje osobiste wspomnienia o Janie Józefie. Dlatego chcę zakończyć czymś, co napisał, co wydaje mi się być bardzo ważne i dzisiaj ważne, co napisał Jurek Jedlicki. O końcu. Mimo senatorskich honorów znalazł się znów, jak na początku drogi, na poboczu wartkiego życia, sam z garstką ludzi podobnej mu wiary i niewiary, w poczuciu bezsilności. Czy po raz drugi sądzone mu było, iż ta samotność stanie się źródłem siły? Nie wiem. Do tego wszystkiego, dla niego racja nie musiała mieć siły, sukces nie oznaczał potwierdzenia racji, ani porażkę i osłabienia. Jan Józef, człowiek łagodny i tolerancyjny, najdalszy był od wszelkiego fundamentalizmu, ale była w nim niezłomna twardość prostych zasad. Jakieś głębokie wewnętrzne tak trzeba. Jakież to wszystko niemodne, staroświeckie. Jak my wszyscy, nieśmiało schodzący z drogi, młodym, energicznym i przedsiębiorczym. Staroświeccy jak ta sylwetka, zawsze czymś zafrasowanego, roztargnionego krótkowidza, z torbą na ramieniu, sylwetka, która pomału znika z oddali. Mam takie wrażenie, takie własne poczucie, że my dzisiaj nie przychodzimy wspominać Jana Józefa. My dzisiaj przychodzimy zapytać Jana Józefa, jak się zachować dzisiaj. Bo po 25 latach okazało się, że ten świat młodych, energicznych i przedsiębiorczych wali się dramatycznie i że jesteśmy w punkcie wyjścia i stajemy przed tymi samymi dramatycznymi pytaniami. Jak przychodzi do mnie grupka ludzi, dzieciaków z liceum, i pytają, czy mogą, bo tak by chcieli. Skoro, jeśli ocaliłeś jedno życie, ocaliłeś cały świat, zorganizować akcję upamiętnienia sprawiedliwych, ale nie sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków na Wołyniu, bo to wolno. Tylko sprawiedliwych Polaków, którzy ratowali Ukraińców przed akcją odwetową polską, to co ja mam im odpowiedzieć? Jeśli powiem im tak, to biorę odpowiedzialność za to, że za chwilę mogą nawet zostać pobici. Dziękuję. Zaraz Państwu oddam głos, ale mam wrażenie, że jest kilka wymiarów, które warto jeszcze przypomnieć w tej rozmowie. Na przykład kwestia lewicowości. To, że Jan Józef Lipski przywracał PPS, znaczy próbował przywrócić tę lewicową tradycję wobec takiego faktu jak ta teraz, że nie ma właściwie żadnej realnej lewicy w życiu publicznym Polski, czyli nie ma równowagi i że ta jego konsekwencja, która po 1989 roku wydawała się taka archaiczna i właściwie nie na miejscu już wówczas,
była czymś, no, w zasadzie jakby prekursorskim w III Rzeczpospolitej. I w gruncie rzeczy z dzisiejszej perspektywy chyba można mówić o jakimś rodzaju fiaska, że ludzie takiej lewicy, jak ta PPS-owska niepodległościowa lewica, nie wypracowali formuły dla kraju. To jest jeden z naszych braków. Myślę, że jakąś ważną, a dla mnie to nie jest do końca jasne, ale myślę, że dla wielu z Państwa jest jasne, jaka była rola Jana Józefa Lipskiego w takim usuwaniu śladów takich komunistycznych nastawień u różnych osób, które przez komunizm przeszły. To bardzo ważne, że on jako człowiek niepartyjny, który nie stanął po stronie komunizmu przy całej swojej lewicowości, potrafił działać tak na osoby, które w okresie choćby stalinowskim uwierzyły w ten system, że potrafił wyprowadzać z takiego stanu. Bardzo jestem ciekaw, jeżeli ktoś z Państwa wie coś więcej o tym wymiarze, to wydaje mi się, że warto to byłoby przywołać. Także dlatego, że trochę mi się trudno z Andrzejem Fliszkę zgodzić, że tutaj nie potrzeba mediacji. To znaczy, że to jest taka sytuacja, którą można porównać, ja wiem, z marcem 68 czy ze stanem wojennym. Z tego co wiem, Jan Józef Lipski potrafił mediować między Jackiem Kuroniem a Antonim Macierewiczem. Gdyby dzisiaj się pojawił ktoś, kto potrafi mediować między Adamem Michnikiem a Antonim Macierewiczem, to moim zdaniem byłaby to wielka sprawa. Więc na to Adam Michnik, ale i co na to Antoni Macierewicz. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, żeby jakikolwiek dialog nie był możliwy. Ja wiem, że to jest sytuacja zupełnie straszliwa, w którą wchodzimy i tutaj nie łagodzę jej, bo widać, jakie zagrożenia są przed nami nie tylko w Polsce, ale i wokół, także w kontekście tej despotii na wschodzie, ale ciągle jeszcze, skoro jest demokracja, skoro jeszcze można rozmawiać, to czy nie warto właśnie próbować? Mnie się wydaje, że ten wzorzec w postaci Jana Józefa Lipskiego w takim wymiarze ma zastosowanie. Bardzo proszę. Teraz już go. Bardzo proszę, Leszek Szaroga. Znałem Lipskiego dość krótko i powiedziałbym migotliwie. Natomiast to był człowiek, który potrafił sobie połączyć dwie paradoksalne postawy. Nie będąc wolny od polityki, potrafił być wolny wobec polityki. To jest niesłychanie ważne, bo to była ta lekcja, którą on z sobą miał. Natomiast ja bym nie chciał redukować postaci Lipskiego wyłącznie do tego wymiaru politycznego. Oczywiście odgrywał i odgrywa, moim zdaniem, dalej doniosłą rolę. Jest niesłychanie ważny. Natomiast był to człowiek niezwykłej pracowitości i profesjonalista najwyższego lotu. A to widać przede wszystkim w jego pracach literackich, w jego znakomitej monografii o Kasprowiczu, w jego znakomitej krytyce poetyckiej. Jako krytyk poetycki towarzyszył polskiej poezji od lat 50. do lat 80. Bodaj ostatnie szkice poświęcił, znaczy takie recenzje Barańczakowi i Bieryzynowi. Wyznaczając pewną linię rozwojową i pewnego przekazywania sobie pałeczki awangardowej czy quasi-awangardowej przez kolejne roczniki wkraczające w życie literackie, to niesłychanie ważne. To kółko, o którym wspomniał Andrzej, w którym w latach 50. opierano się temu naciskowi komunistycznemu, było kółkiem literackim przecież. Tam się to tworzyło. To było kółko polonistyczne. I bardzo bym nie chciał, żeby postać Jana Józefa Lipskiego zredukowano wyłącznie do tego wymiaru politycznego. To było bardzo niedobrze. Jeszcze jedna sprawa, na którą chciałbym zwrócić, proszę Państwa, uwagę, i jest to rzecz smutna. Rozejrzyjmy się po sali. Gdzie jest młodzież?
tam chętnie Adama Michnika zaprosił do głosu, bo wydaje mi się, że po tym, co powiedziałem, to byłoby świetne usłyszeć pańskie zdanie. Ja nie planowałem, żeby cokolwiek mówić i Zbyszek zaskoczył mnie. Ja bym powiedział tak, że się od anegdoty bym zaczął. Otóż w 2006 roku na przeglądzie kulturalnym Putrament napisał taki felieton, gdzie napisał, że socjalizm stalinowski to był socjalizm stanu wyjątkowego. I Janek wtedy odpowiedział felietonem po prostu, który cenzura zdjęła, że idę ulicą i mówią, że tam jest samochód. Patrzę, nie ma kół, nie ma karoserii, nie ma kierownicy, a jest facet i mnie bije w mordę. To był na pewno samochód stanu wyjątkowego. Podkomując, Janek miał taki stosunek zdrowego dystansu. Ja się zgadzam z tym, co tu przed chwilą powiedział Leszek, że on był przede wszystkim intelektualistą. Intelektualistą zaangażowanym w politykę, ale intelektualistą. I w tym sensie ja należę do tych ludzi, którzy uważali, że to jego zaangażowanie w PPS, że to nie była jakaś szlachetna obrona, tylko była w intencji, tak, w intencji była. Ale jakby tutaj, moim zdaniem, Janek jakby źle ocenił mowę, że tych wartości trzeba było bronić wtedy w innym miejscu. Zgadzam się z Andrzejem, że dla niego dzisiaj, ja pan, panie Zbyszku, wtedy Macierewicz to był inny Macierewicz. Można było wtedy negocjować, mediować między Jackiem a Macierewiczem. Ale to był inny Macierewicz. To, co dziś obserwujemy, nie wiem, jak tutaj negocjować. Janek był człowiekiem budowniczym mostu. Dlatego ten tytuł jest bardzo dobry. Tak, on budował mosty i przykładem jego strategii budowniczego mostu był klub Krzyżego Koła, którego on był duszą, którego on był mózgiem i sumieniem. Wśród tych mistrzów Janka, których tu wymienia Andrzej Fryszkę, ja bym koniecznie dorzucił dwa nazwiska. Stanisława Ostrowskiego i Tadeusza Gotarbińskiego. Ale jednocześnie w klubie Krzyżokowej bardzo różni ludzie. I Janek rzeczywiście potrafił nie być więźniem swojej biografii. On był bardzo wierny swojej biografii. Akowskiej. Ale nigdy nie był jej więźniem. I w tym eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, on przestrzega przed chuliganami politycznymi, którzy się przebierają w powstańcze panterki. W tym sensie to jest tekst niezwykle boleśnie aktualny, jak ja obserwuję dziś na ulicach. To przebieraństwo, że w tą tradycję akowską, tradycją wspaniałą, heroiczną,
pisuje się o NL-owska chuliganeria. To ja nie wiem, czy ja tego był w stanie palić z tym dziadem w 68 roku. Janek omiktopatał sam. Spotkał na ulicy swojego znajomego. Człowieka szlachetnej biografii, na znakomitym intelekcie, który pozostał w partii. I spotkali się gdzieś na Krakowskim. Janek do niego przemówił: o, cześć, co tam u was słychać o NL Falandze? Znaczy, on gdzieś miał taką granicę, która była po prostu nieprzekraczalna. Ja poznałem Janka bardzo wcześnie, mianowicie do klubu Krzyżego Koła. Mnie przyprowadził mój znajomy. Wtedy poznałem i od wtedy spotykałem go. Widzę tutaj na sali Andrzeja Kwiatkowa. Pamiętam, jak ja Jankowi przyniosłem jego wierszy. Bo on je przeczytał i ocenił. I Janek był bardzo przyjęty, prosił, że do spotkania Andrzeja z Jankiem, on był otwarty na innych ludzi. I nie wiem, czy ja to mówiłem, czy pisałem, w każdym razie to on wymyślił klub poszukiwaczy sprzeczności. On wymyślił. On mnie namówił, ja namówiłem kolegów i Janek jakby sugerował, jakie spotkania, z kim, jakie tematy. Tutaj Wojtek Onyszkiewicz mówił o poczuciu odpowiedzialności. Janek był człowiekiem, który niesłychanie przeżył powstanie warszawskie i klęskę powstania. Warszawę bardzo kochał. Pamiętam, jak mi dawał te dwa tomy felietonistów warszawskich i mówił, no musiałem zrobić jedną książkę o Warszawie i dla Warszawy. I powstanie warszawskie było jego wstrząsem. Na jego oczach ginęli jego przyjaciele. Na jego dnia niemal oczach profesor Kłoczowski stracił rękę. Janek to stale miał w mózgu, że to się nie może powtórzyć. I to można było odbierać na różne sposoby. Wtedy byłem trochę młodszy niż dzisiaj. I uważałem to za nadmiar ostrożności. Dzisiaj myślę, że to był nadmiar uczciwości, nadmiar troski o innych. Bo siebie Janek nie oszczędzał i wielokrotnie dawał temu wyraz w operacji po prostu do więzienia. Natomiast ta troska o innych. I pamiętam, jak powstał KOR, mnie nie było, ja byłem za granicą, musiałem się pytał Jacka, no jak Jan Józef mówi, słuchaj, przestał wspominać powstanie warszawskie, powiedział, że tu jest coś do zrobienia i to robił. Jeszcze ostatnia taka refleksja, która mi się nasuwa. To jest ta książka, którą opublikował pan Garbal, ta książka Jana Józefa z ogromnie interesującym wstępem pana Garbala, ogromnie interesującym. To jest książka jakby trafiająca w punkt. Dlatego, że tak się zastanawiamy, skąd się bierze to paskudztwo, które dziś obserwujemy? To
dla mnie to jest po prostu 68 rok bizmu. Ale po przeczytaniu powtórnej książki Janka, to ja myślę, że tutaj można sięgać, szukać genezy II Rzeczypospolitej w ONR-ze właśnie. I Janek był tym człowiekiem, który miał genialne wyczucie na tego typu paskudy. Mistrzowskie po prostu. I to zarówno w monografii o Kasprowiczu, jak i swojej eseistyce. Janek to była ta inteligencja. On napisał entuzjastyczną recenzję z książki Romana Zimandoboi. To był ten duch takiego luzu. To była polskość dumna, ale niezarozumiała. Wyluzowana, ale nie cyniczna. Szlachetna, ale niepatetycznie nudna. I ja tak się rad byłem, jak oglądałem tę wystawę i wzruszony byłem. Dlatego, że to już to wszyscy to mówią, powiedział to Wojtek może najtrafniej, że ci nawet najgorsze swołoczy nie mają odwagi pluć na Jana i Józefa. Każdy inny już mógł być opluty, a on nie, mimo że ten jego esej, Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy, był wśród tych prawicowych, wzmożonych patriotów pokazywany jako casus belli. To jest najgorsze, co może być. To on nic nie rozumiał. To, że kto to pisał, ale któryś z tych Siecki czy Ternikowski, no, któryś z takich mózgowców, ale ani Gontarz, ani Konko. Dziękuję. Wydaje się, że to jest bardzo gorzkie i właściwie takie, jakby przyjąć taki punkt widzenia, to znaczy, że Jan Józef Lipski całkowicie przeszedł do historii, ponieważ sytuacja Polski jest już taka, że się nie da dalej budować mostów. To znaczy, że mamy przepaść taką, że... Inne mosty, panie Józef. Inne mosty, nie z tym. No. Inne mosty. Nie z ONR-em. Z ONR-em nie. Nie, to nie mamy jeszcze takiego problemu. Dlaczego nie mamy? Mamy ONR, ale nie mamy, ale to nie jest, nie, to nie jest... Ja dokończę i powtórka głosu. Mam wrażenie, właśnie to chyba jest aktualne, że jego postawa, co prawda nie taka konsyliacyjna, jeżeli chodzi o skrajny radykalizm i bestialstwo, to znaczy i jak rozumiem, druga wojna ze wszystkimi co niosła i potem Marzec, który przypominał o takie postawy, to jasne, to jakby tutaj nie ma pola. W tej chwili jest tak, że polityka dopuszcza skrajną prawicę, obrzydliwą, agresywną, właśnie taką odwołującą się do tego wszystkiego, ale pytanie, czy to jest druga strona? To znaczy, rzeczywiście przerzucanie mostu do takiej, no nie ma sensu. Natomiast jeżeli by przyjąć teraz, że my jesteśmy podzieleni na zawsze, że już się nie wycofamy z tego, no to jest potworna zupełnie perspektywa. Znaczy, jak żyć w kraju, w którym nastąpiło coś, co ja zresztą uważam za całkowicie sztuczne, uważam, że podziału społecznego nie było, że to jest nienaturalne. Myśmy zostali jakby ofiarami polityków dla celów czysto partykularnych, nas rozdzielili. I teraz mnie się właśnie wydaje, że odwołanie się do Jana Józefa Lipskiego jest wartością właśnie w tym sensie, że jeszcze jest czas. Jak on mówi, że nie ma powrotu do, odwołując się do tych wszystkich strasznych rzeczy, to my zobaczymy, że my też jesteśmy zagrożeni, że my się w końcu zaczniemy bić w tej Polsce. I w końcu zaczniemy się ścierać rzeczywiście jak plemiona wrogie sobie nienawistne. Póki tak się nie dzieje, to może jednak należałoby szukać porozumienia i właśnie z takim nastawieniem jak jego, bo on to jakoś umiał robić, ale przepraszam, nie chcę Państwa zagadać. Bardzo proszę. Tak?
Dobrze, to Łukasz Gadwal, a w takim razie jeszcze Andrzejowi chwilkę damy głos, bo okazuje się, że za mało. To za chwilę. Łukasz Gadwal, bardzo proszę. Ja tylko tak chciałem pana wesprzeć w kolejnym obowiązku. Lipski miał bardzo podobną obawę po grudniu 70, kiedy stwierdził, że no nie udało się wtedy Solidarności inteligentów wobec robotników. Nie udało się żadnej akcji przeprowadzić. On wspominał, bo tam no, był zły obieg informacji. Ktoś czegoś nie zobaczył, była wola, czy to jest prowokacja, czy to naprawdę, ale wspominał później, że czy to nie jest początek końca narodu, czy to nie jest sowietyzacja już taka, że jesteśmy po prostu praktycznie już mentalnie Sowietami, chociaż formalnie jeszcze nie, ponieważ warstwy inteligencja ma swoje interesy, robotnicy mają swoje, inżynierowie, czyli inteligencja techniczna jeszcze inne, i władza to rozgrywa. I no, nie mówię o dwóch plemionach, ale tak jak dzisiaj, prawda? Jest nasza prawda i ich prawda i oni się też tego obawią, a jednak działał i później powstał KOR, też z bardzo różnych środowisk. I ja tutaj chciałbym wierzyć, myśląc też o dzieciach, że jest jakaś perspektywa. Dziękuję. Andrzej Kwiśka, bardzo proszę. A pan są zgłoszenia, ale to już może z KOR-em, że ja wywołałem, to proszę do powiedzieć jeszcze coś. Znaczy, no. Nie, bo ja dopowiem, ale nie chciałbym, że tak powiem, wchodzić w taką dyskusję polityczną, bo to nam grozi wyraźnie. Rysowują się pewne różnice i taka dyskusja rzecz jasna jest potrzebna, ale może, że tak powiem, nie przy okazji rozmowy ani Józefie. Ale powiedziawszy to, wrócę w gruncie rzeczy do tego, bo to cały czas się pojawia budowanie mostu, budowanie płaszczyzn porozumienia. I teraz spróbujmy, że tak powiem, wrócić do historii, popatrzeć płaszczyzn porozumienia kogo z kim, jakich środowisk. No więc najpierw klub Krzywego Koła, wspomniany przez Adama. No, kto był w tym klubie Krzywego Koła, prawda? No, byli to ludzie o akowskim doświadczeniu, no, właśnie tak jak Jan Józef, i ludzie, którzy byli, że tak powiem, no jednak nieakowskim, czy nawet czasem antyakowskim. Mieli negatywny często stosunek, prawda? Przeszli przez komunizm. Tacy byli w klubie Krzywego Koła. No tak. Niemniej, że tak powiem, była próba znalezienia płaszczyzny pomiędzy tymi ludźmi, a to były strasznie ważne rzeczy w tamtym pokoleniu, w tamtym czasie. Świeże, gorące. Znalezienia, że tak powiem, takiej płaszczyzny humanistycznej rozmowy o Polsce, o prawie, o kulturze, no, które, że tak powiem, w tym dialogu, ścieraniu, prowadziły do wytworzenia jakiejś wspólnej wartości, wspólnej płaszczyzny, w jaką stronę ta Polska ma się dalej rozwijać. No, Polska i kultura, i życie społeczne, i tak. To w gruncie rzeczy jest takie zbliżenie, te dialogi, to budowanie płaszczyzn. To był Jan Józef, był w tym zaangażowany, ale także na przykład Mazowiecki w tej dyskusji o pomiędzy, prawda, w oparciu o personalizm. Ona się w kilku miejscach odbywała, bardzo ważna. Z tych dyskusji, z tych spotkań, z tych dochodzenia do pewnych wspólnych wartości, no właściwie wyrosła cała opozycja demokratyczna. I teraz tak, jak mówimy o KOR-ze, prawda? Jak powstawał KOR i tu padło, że to są różne środowiska. No ja bym powiedział tak, różne oczywiście, ale po pierwsze pozostające z sobą właśnie w takim dialogu od długiego już czasu. No i to z drugiej strony nie takie bardzo różne, bo tak, jeżeli wziąć pod uwagę starsze państwa, no to większość jest z tradycji PPS. No tak? Lewicki. No właśnie, o nim za sekundę. Józef Rybicki oczywiście nie jest z tradycji PPS, ale jednak, że tak powiem, pozostawał no co najmniej właśnie od 56-60 lat no w takiej korelacji pokoleniowej właśnie z ludźmi
podobnym i z Moczarskim, właśnie z Janem Józefem Lipskim. I zresztą był człowiekiem, jak dzisiaj, zwłaszcza jak odnosimy do tych podziałów, tam nie był, ten można powiedzieć, że on był lewicowy, tak w gruncie rzeczy. No nie, no Adam ich nie kręcił głową i oczywiście ma rację w pewnym sensie, ale na pewno nie był nacjonalistą. Na pewno nie był, że tak powiem, antysemitą. Nie, nie, nie. No więc właśnie. A to znaczy był lewicowy. No bo to są jakby... W rozumieniu niniejszej ustawy rach jest rybą. No ale trochę żyjemy w takim świecie. To są te, że tak powiem, kryteria określania prawica-lewica. No. Nie był klerykałem jakimś szalonym. Oczywiście cenił kościół wierzący i tak dalej. Więc to umożliwiało budowanie, że tak powiem, poczucia wspólnych celów, wspólnych wartości, zaufania wzajemnego. Więc to spotkanie i budowanie takich płaszczyzn, takiej rozmowy, ono oczywiście jest potrzebne. I ono się też wtedy odbywało, ale również wtedy napotykało jednak na bariery. I Jan Józef pewnych rzeczy nie mógł sforsować. No nie mógł sforsować prawdziwych Polaków w regionie Mazowszem. Prawda? 81 rok. No co się działo na zjeździe Solidarności, jak Zembla? Tak. Przypominam. Przypominam, chociaż ktoś już o tym tak nie pamięta, ale nawet szczerze mówiąc byłem tego świadkiem. Jak bardzo gorąco, negatywnie oceniał środowisko Leszka Moczulskiego w pewnym momencie. Bardzo gorąco. Ale tu było miejsce na rozmowę. Tu było. Było miejsce. No pewnych było, pewnych chyba nie było. Troszkę spuśćmy na to kurtynę milczenia. Leszek Moczulski się zmienił. Przyszły, że tak powiem, prawda, przyszły czas jego procesu. To weryfikowało, każe weryfikować jego spojrzenie. Dzisiaj ja złego słowa nie powiem Leszko. Ja tylko daję świadectwo prawdzie o tyle, że powiedzmy w 77 roku, w 78 roku pewne rzeczy wydawały się ostrzejsze niż okazały się w ostateczności. I tutaj Jan Józef był pryncypialny. Był pryncypialny. W związku z tym to budowanie, że tak powiem, tych koalicji, ono oczywiście było potrzebne i on widział w tym wielką rzecz, ale ono nie mogło prowadzić do zaprzepaszczenia pewnych pryncypiów. Te pewne pryncypia, te ramy, w których się poruszamy, no a to jest właśnie wolność człowieka, praworządność, sprzeciw, uznanie ogólne sprzeciwu wobec budzenia nienawiści rasowej, religijnej, zaakceptowanie, że tak powiem, podmiotowości człowieka, wolności kultury, no i oczywiście zasadniczej wolności Polski, ta perspektywa, no czy kierunek europejski takiego patrzenia na świat, na również sprawy polskie. Dialog z mniejszościami, jakaś przynajmniej względna akceptacja. To były takie ramy, które wyznaczały pole, na którym się trzeba, prawda, poruszać i starać się, żeby polityka polska, ta opozycyjna, no, była w tym kierunku realizowana. I tym on, że tak powiem, służył, można powiedzieć, właśnie od lat 50., od co najmniej klubu Krzywego Koła, no po KOR i Solidarność, prawda, Solidarność. Był człowiekiem też, to jeszcze tak dodam, bo się tym ostatnio zajmowałem, był też człowiekiem przy tej właśnie pryncypialności niewątpliwej, był też człowiekiem zdolnym do podejmowania trudnych bardzo misji. To tutaj przypomnę i sprowokuję trochę Adama Michnika, bo on tu jest bohaterem tej historii. Przypominam rok 84. 11 siedzi w więzieniu. Adam Michnik też siedzi w więzieniu. Jan Józef już nie siedzi w więzieniu, bo go wypuszczono. Niemniej, że tak powiem, jeszcze nie umorzono przeciwko niemu sprawy i śledztwo się toczy teoretycznie. I to jest ta próba wielka ugody pomiędzy władzą, Szczakiem, a Kościołem, żeby, że tak powiem, wypuścić więźniów politycznych. I oni, ci więźniowie po wypuszczeniu, mają zamknąć usta na 2,5 roku, nic nie mówić, nic nie działać, za to nie będzie procesu politycznego. Bardzo trudny moment. I taki bym powiedział, jak mówimy o szukaniu właśnie płaszczyzn,
No to jest taka płaszczyzna właśnie z kościołem polityczny, taka próba szukania kontraktu, kompromisu o wątpliwej bardzo, że tak powiem, podstawie takiej moralnej. No niemniej, że tak powiem, takiego politykowania bardzo ciężkiego, to się wszystko nie udało, bo nikt nie odmówił wyjścia w ogóle na te rozmowy. I w gruncie rzeczy to się wszystko zawaliło. Ale dlaczego ja mówię przy okazji o Janie Józefie? Bo on był w tej grupie, no, która uznała przy różnych wahaniach, że warto spróbować. Że warto spróbować obok Geremka Mazowieckiego, Rybickiego. Jan Józef uczestniczył no, w tej grupie, która no, przynajmniej prawda, mówiła, no zastanówcie się, zastanówcie się. I jednocześnie miała taką misję dodatkową, że miała w kieszeni papier, takie oświadczenie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Podziemnej Solidarności, która jakby mówiła, dawała placet. Jeżeli poszliście na ugodę, to my, że tak powiem, to akceptujemy. I też miał ten papier nikomu nie pokazywać do momentu, kiedy sami więźniowie nie dojdą do jakiegoś wniosku, tylko miał potem jakby trochę ułatwić, oczyścić im własne obawy, prawda, uśmierzyć te obawy. I oczywiście, ponieważ oni ostatecznie odmówili w głosowaniu poddania się tej operacji, no to i ten papier nie został nigdy wyjęty, nigdy nie został ujawniony, ale jej, że tak powiem, ślad istnieje. I teraz ja to o tym opowiadam i powiem Państwu na sam koniec anegdotę, to się nie jest anegdota, świadectwo takie drobne. Otóż w tą sprawę był zaangażowany Jarosław Kaczyński. W tym sensie, że on uczestniczył w wypracowywaniu tego stanowiska TKK i opowiadał się za przyjęciem tego kompromisu, tej ugody. Bardzo proszę, tutaj z Państwa się zgłaszał. Proszę bardzo. Wieczór, Krzysztof Haniemeyer. Ja chciałem tylko zareagować na fragment wypowiedzi Adama, który wszyscy bardzo dobrze mówili o Janie Józefie, tylko właśnie Adam w pewnym momencie powiedział, no tylko, że on się tak zagubił w początku lat 90. zakładając PPS, że nie wiedział, gdzie stanąć, nie stanął we właściwym miejscu. Z Ikonowiczem, no. Chciałem zaprotestować, bo popatrzmy teraz na co się dzieje w polskiej polityce, jak wygląda polska scena polityczna, jak wygląda polityka społeczna, której nie ma, jak wygląda rola Kościoła, patrząc na też rok tworzenia takiej, a nie innej polskiej polityki. Czy zastanówmy się, czy może to nie Jan Józef wtedy starał się stanąć, trwając przy swoich zasadach, starał się stanąć po właściwej stronie i we właściwym miejscu, a czy wielu z nas nie był jakoś zaczadzonych i wiarą w rozwiązania czysto rynkowe i w zaczadzonych także kościołem zmesmeryzowanym przez Jana Pawła II, polska inteligencja potem na początku lat 90. była bardzo otwarta na udostępnienie wielkiego pola kościołowi w polityce. I jesteśmy, gdzie jesteśmy. Ja myślę, że być może jednak Jan Józef wiedział, gdzie trzeba wtedy być, tak jak w całym poprzednim życiu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja ośmielam się zabrać głos, choć nie byłem towarzyszem politycznym Jana Józefa Rybickiego, ale chyba jestem tym, który jest tutaj starszy w związku z Andrzejem Badnerem zresztą. I chciałem powiedzieć jeszcze, uzupełnić tę stronę literacką Jana Józefa Rybickiego, skoro to ma być jakaś dokumentacja o Muzeum Literatury.
Ale pozwólcie Państwo, że powiem dwie rzeczy ogólne na jego stosunku do tego, co zostało powiedziane. Po pierwsze, ja uważam, że w Polsce będą zawsze co najmniej dwa modele polskie, czyli co najmniej dwa modele patriotyzmu. Andrzej, do mikrofonu. Głośno mi. Wreszcie ten podział. Teraz, tak? Tak, bardzo. Ja uważam, że w Polsce będą zawsze co najmniej dwa modele patriotyzmu i co najmniej dwa modele polskości. Nie ma rozwiniętych narodów, w których jest jeden model czegokolwiek. No także nie należy mieć takiego złudzenia. Problem polega na tym, że ta dywersyfikacja jest u nas w złej formie, no w karykaturalne przybiera postaci. A co więcej, nawiązanie do tego, co powiedział Pan przed chwilą, to powiedziałbym, że szkoda, że nie ma trzeciego modelu. Nie pracowano nad tym, żeby go stworzyć. To jest jedna uwaga. Druga dotyczy tego, co powiedział przed chwilą Andrzej Friszko. Mianowicie, to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo żałuję, że... Do mikrofonu. Ja bardzo żałuję, że mnie przy tym nie było. Ale czym innym są porozumienia ludzi, którzy mieszczą się w jednym pokoju i na dodatek nie mają żadnego aparatu i nie mają niczego właściwie do dzielenia, a czym innym są porozumienia w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, na jakiekolwiek próby rozmów, kiedy w grę wchodzą całe aparaty państwowo-policyjne i całe olbrzymie sfery interesów. I na tym już to zakończę. A teraz chciałem powiedzieć, że Janusz Lipski jeszcze wcześniej niż to mówił Leszek Krzaruga, był autorytetem krytycznym w moim pokoleniu, kiedyśmy zaczynali pisywać w twórczości pod koniec lat 50. i na początku lat 60. Pisywał świetne artykuły we współczesności, rzadko, ale również we współczesności. Był znakomitym krytykiem poetyckim, co wówczas wiele znaczyło, dużo więcej niż dzisiaj, z tym uchem, jak to się mówiło, na formę poetycką, jak się dawniej mówiło. Co po latach 50. i po tych wszystkich indoktrynacjach naprawdę było słyszane. No. Po drugie, to jego pisarstwo miało pewien walor językowy. No i tu przywołanie jego mistrzów miało sens. No, to znaczy, on wyraźnie pisał taką polszczyzną klarowną, no, która przeszła przez szkołę lwowsko-warszawską. No, to był język, który był słyszalny od razu, jak się zmieniał. I teraz bardzo krótka historyjka, która powinna się znaleźć w jego biografii. Ja o tym kiedyś napisałem takie wspomnienie w takiej gazecie, która nazywała się Potem. No, otóż w roku 1962 objęliśmy warszawskie koło polonistów obecnym Andrzejem Wernerem, Małgosią Szpakowską, Małgosią Szeregniczką, Rafałem Marszałkiem i paroma osobami. I jednym, no, zaczęliśmy robić różne dyskusje, jednym z preceptorów naszych był Janusz Maciejewski, nieżyjący również, który był bliskim przyjacielem Jana Józefa Lipskiego od czasu studiów, jeśli dobrze pamiętam. No i jednym z naszych takich miłych wyczynów było zorganizowanie takiego sympozjum w Sabotki koło Karpacza, na które zaprosiliśmy Jana Józefa Lipskiego, Andrzeja Walickiego, Janusz Maciejewski oczywiście i Janusza Szpotańskiego. I to było i tam obecność Janka była szczególna bardzo. To znaczy pośród tych młodych, młodzieńcy dwudziestoparny. On naprawdę miał taką zdolność nienarzucającego się, nie pouczającego, ale bardzo intensywnego oddziaływania, które nazwałem kiedyś promieniowaniem. Zakończę tym, że następne sympozjum zorganizowaliśmy w Zakopanem dwa lata później, chyba w 1965 roku. I pełna relacja z tego sympozjum znajduje się w jednym, w pierwszym czy w drugim tomie tych dokumentów wydanych pod tytułem Niepokorny.
Natomiast w sposób samotny nigdzie nie ma żadnej relacji, bo ja jestem ostatni. Dziękuję bardzo. Czy mogliby się teraz wszyscy zgłosić, którzy jeszcze chcieliby zabrać głos, żeby się można zorientować, na ile czasu nam potrzeba? Tak? Jeszcze nie, tak? Czy... No to dobrze, to w takim razie mamy trzy osoby. To skoro pan był pierwszy, to proszę. Nie może. Tak, proszę tutaj, bo jednak powinno się mówić do mikrofonu, tak żeby nagranie. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że Jan Józef Lipski był przez długie lata był chory na serce i podejmował działalność, którą na pewno z punktu widzenia lekarskiego żaden lekarz by mu nie doradzał. I to nie powstrzymywało go nigdy nie powstrzymywało go, tak jak pamiętam, w jego działaniach. Na przykład brał udział po 80 roku w jakichś demonstracjach ulicznych, był zatrzymywany i tak dalej. Tylko to i w końcu ta choroba go pokonała. I tylko tyle chciałem powiedzieć, bo myślę, że no, trzeba to wspomnieć także. Tak, jeszcze proszę może podać nazwisko, tak żebyśmy w zapisie też wiedzieli. Jak pan się nazywa? Kaczanowski. Bardzo proszę, Anna Dojdziuk. To, o czym chciałabym mówić, jest może trochę zbyt osobiste, jak na tom, który się tutaj pojawia. Ale chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jak na mnie i na moje otoczenie właśnie osobiście wpłynął Jan Józef. I jakie z tym były związane różne, no powiedziałabym, dla mnie nawet dylematy. Ponieważ tu już padło dzisiaj i mi się wydaje, że bardzo trafnie przez Wojtka Onyszkiewicza powiedziane, że Jan Józef był takim wzorcem wartości dla nas. Ja chcę powiedzieć, że dla ludzi dookoła mnie on był nie tylko wzorcem wartości, ale też w jakimś sensie też innego, jak wobec tych wartości się zachowywać, jak do nich podchodzić. Także dla mnie jedną z najbardziej uderzających rzeczy było takie zestawienie tego, jak skromnym człowiekiem był Jan Józef. To znaczy, Jan Józef cicho mówił, cicho chodził. Jak się pojawiał w pomieszczeniu, to właściwie ogniskował bardzo dużo uwagi, ale nic nie robił w taką stronę, żeby ogniskować. Można powiedzieć, że był też taki totalnie, że tak powiem, antypopulistyczny. To znaczy nie używał takiej argumentacji, czy antymanipulacyjny, może tak należy powiedzieć. I jednocześnie było tak, że właśnie jakoś wszyscy z promieniowaniem, to mi się też wydaje bardzo takie trafne, jak to zostało powiedziane, ale też ponieważ został przywołany przed chwilą Janusz Podański, to chciałam przypomnieć, jaką ksywkę miał Jan Józef w utworach Janusza Podańskiego. Prezydent Gęgaczy. Ja chcę powiedzieć, że to trudno jakiś większy wyraz uznania, ponieważ wszyscy pamiętają, ci co nie pamiętają, Gęgacze to było środowisko intelektualne i jak się odbywał bal u prezydenta, to było wiadomo, że to jest największe wydarzenie w roku. Chcę przypomnieć też przy budowie pomostów, że wątku wielokrotnie się tutaj powtarzającym, że na balu prezydenta pojawiał się bardzo nietypowy zestaw gości. I że na przykład oprócz tego, że była tam ukłonę strona dama Lewica, to był tam też Wojtek Ziembiński, to byli też tam Czumowie, to był tam Jan Olszewski, mnóstwo osób, które no właśnie należały do tego kręgu, o którym była mowa, że poza granicę, że tak powiem, nie przekraczały. Niemniej były to osoby, które w innych zestawach, w innych sytuacjach
sytuacjach osobistych w zasadzie się nie powtarzały. Ja chcę też przypomnieć o takiej rzeczy wtedy dla nas dosyć oczywistej, że jakby to powiedzieć i w dzisiejszym języku impreza czy balanga była wtedy formą życia politycznego, że ludzie się jakby nie spotykali w innych układach, że u Jana Józefa właśnie spotykał się zestaw bardzo taki, no mało typowy, o tak bym powiedziała. I jakoś to wszystko właśnie się harmonijnie godziło, chociaż Pot lubił, wspominany już tutaj, lubił wskazywać na, już w trakcie, na różne napięcia, które pomiędzy uczestnikami występowały. Ale też powiedziałam, że chcę powiedzieć jedno zdanie, kilka zdań o moim osobistym dylemacie, już tej całej właśnie takiej łagodności, takim pojednawczym działaniu Jana Józefa. Jednocześnie pewnego dnia, i to dosyć wcześnie, bo to chyba było gdzieś na samym początku lat 70., ktoś mi opowiedział taką historię o tym, jak Jan Józef przyszedł do profesora Kotarbińskiego. I ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak były usytuowane okna profesora Kotarbińskiego. One wychodziły na ślimak na Karowej, te okna. I że Jan Józef siedział właśnie w stronę tych okien i w którymś momencie profesor Kotarbiński, ktoś to przy tym był, to opowiadał, profesor Kotarbiński w którymś momencie powiedział: Janku, co ty się tak zamyśliłeś? A on mówi: myślę o tym, że gdyby mieć jeden karabin maszynowy, to by wystarczyło, żeby zatrzymać całą kolumnę czołgu, która idzie w górę Karową. Innymi słowy, Jan Józef wciąż był jak gdyby tej tradycji, no, która jest tradycją powstańczą, ale jednak tradycją wojenną. W związku z tym, jak myślę o tym, jakie osoby spotkałam takie, które były w tej tradycji wojennej, że tak powiem, tak mocno zaczepione i długo, to dla nich ta postawa taka właśnie, nie wiem, pokojowa, pojednawcza, tolerancyjna, godząca różne sprzeczności dla innych z tych osób, nie dla Jana Józefa, to było po prostu nie do przełknięcia jednocześnie. Po prostu to była, że myślę o tym jako o czymś takim, że taką dosyć głęboką sprzeczność on był w stanie pogodzić tak, że to jakby, no, że to stanowiło drogowskaz dla tych, którzy go znali, dla których jakoś właśnie był wspomnianym wzorcem wartości. No i myślę, że to właśnie wszystko. Dobrze, bardzo dziękuję. I ostatnia osoba, która się zgłosiła, także jeszcze jedna chwila na zgłoszenie się, jeżeli ktoś tak zgłosił. Proszę. Nazywam się Karol Pomudowski. Jeżeli to kogoś interesuje, to jestem synem przyjaciela Jana Józefa. Znałem Jana Józefa, ale to byłem wtedy dzieckiem. Chciałbym coś powiedzieć. Zawsze bardzo, bardzo dobrze go odbierałem. Zawsze uśmiechnięty. Kiedyś lubił też czasami posłuchać muzyki jakiejś. Ja jestem bardzo, więc grałem jemu, tacie i naszemu sąsiadowi, który częściowo miał pochodzenie ukraińskie. Te ukraińskie pieśni Janowi Józefowi się bardzo podobały, też te ludowe, łękowskie. Pamiętam na przykład takie zdanie, siedząc tam na tapczanie u nas w mieszkaniu na Chełmskiej, jak mówił do mojego taty: no widzisz, Juleczku, ja jako niewierzący, jak wiesz, to zawsze staram się żyć tak, jak to w Ewangelii jest powiedziane. Jak ktoś tak powiedział, to tak nie będę tu za dużo mówił. Taki obrazek mały, wspomnieniowy. Natomiast to, co wydaje mi się dzisiaj warto by powiedzieć przy okazji Jana Józefa Lipskiego, to chyba ktoś powiedział na jego pogrzebie, jak pamiętam, że no takich ludzi to już długo nie będzie. Co my zrobimy, jak takich ludzi w Polsce nam zabraknie? No i chyba trochę w tym racji było, bo tacy ludzie jak Jan Józef umarli. Wielu niestety z jego otoczenia i z tej orientacji, muszę to powiedzieć z goryczą, nie wytrwało w prawdzie. Więc jeżeli jedni umarli,
ci spośród tych, którzy troszczyli się o nasz kraj i szukali tego, nie tylko tego, jak tutaj zrobić karierę, prawda? Mówiliśmy, jaki Jan Józef był, ale wydaje mi się, że można by powiedzieć coś takiego, że Jan Józef Lipski jako naukowiec badał oczywiście literaturę, jako człowiek zaangażowany w życie społeczne badał, na czym polega nasza sytuacja i starał się jakoś zadziałać. Ale jeśli starał się zadziałać, to nie dla własnej korzyści, nie jakiejś też partykularnej korzyści, nawet narodowej wykraczał poza właśnie taką ciasność narodową. Tu się z panem Michnikiem bym zgodził. No, ale przede wszystkim szukał tego, jak ja to określam, jak warto, żeby było. Otóż to. I wydaje mi się, że dzisiaj myśmy się troszeczkę zagubili pod tym względem. To znaczy już nie szukamy tego, jak warto, żeby było. Naukowcy, profesorowie zauważam, ja nie będę to oczywiście nazwisk żadnych wymieniał, często właśnie popadają w taką, wydaje mi się, błędną drogę, którą na przykład Trzebiński kiedyś zarzucał Miłoszowi, że Miłosz stara się po prostu podchodzić do rzeczywistości z jakimś dystansem. Trzebiński chciał się oczywiście angażować całym sercem i działać. Miłosz bardziej chciał się przyglądać, Miłosz bardziej się zastanawiał, którędy by tu można pójść. No wydaje mi się, że można by te dwie drogi jakoś pogodzić. Jan Józef pewnie próbował właśnie mieć jakiś dystans, jakiś pogląd dobrej sytuacji, ale na pewno chciał się angażować i w związku z tym, wydaje mi się, szukał, jak warto być. Co ja mam na myśli, kiedy mówię, że dzisiaj my tego nie szukamy? No na przykład tu, to chyba pan dyrektor Luza, tak? Powiedział, że to myśl lewicowa poniosła fiasko. No właśnie, ja też słyszałem w radio, że profesor pewien mówił, że myśl lewicowa, jak to on powiedział, poniosła klęskę, że myśl lewicowa zbankrutowała. Na czym polega więc ten błąd? Dlaczego my nie szukamy, jak warto, żeby było? Może właśnie na tym, że my po prostu już troszeczkę nie potrafimy wyjść poza takie myślenie praktyczne, prawda? To znaczy, jeżeli mówimy, że idea poniosła klęskę, że idea zbankrutowała, no to czy nie są to kategorie typu praktycznego, prawda? Bo bankrutuje, no to oczywiście biznesmen, no to jest ten, kto działa praktycznie. Ale jak może idea zbankrutować? Tam padały słowa, że to był cios dla idei lewicowej. To przy okazji Ciołkosza to było powiedziane, czy może innych PPS-owskiego nurtu. No i właśnie jak to może być, kiedy jest cios dla idei? Po prostu wydaje mi się, że nam tu brakuje pewnego warsztatu poznawczego, który Jan Józef miał i szkoda, że właśnie on jakoś nie jest kontynuowany. Że my troszeczkę się amerykanizujemy i ta nasza nauka społeczna po prostu staje się czymś takim po prostu usługowym na kto zapłaci, to zrobią jakąś tak zwaną diagnozę społeczną, żeby mógł na przykład robić marketing, tam biznesy. No więc wydaje mi się, że ciosem dla idei to nie jest to, że nikt się tym teraz nie interesuje. To nie podważa, wydaje mi się, wartości idei. Jeśli powiemy, że ta idea straciła na popularności, może to właśnie o nas źle świadczy, że my wartościowych idei nie staramy się kontynuować. Oczywiście po 1989 roku wielu z kręgu Jana Józefa Lipskiego, czy tam niektórzy, powiedzmy, mówili, no już koniec rewolucji, przemiana się dokonała. Tymczasem nie, przemiana się chyba nie dokonała, nie wiem, jak państwo sądzicie. Przemiana się dokonywała w sensie ustrojowym, ale nie w sensie gospodarczym, w sensie militarnym, bo jest i NATO, jest i Unia, ale sprawy społeczne. A gdzie są ci dzisiaj, zapytuje się, którzy z Janem Józefem razem mówili o społecznych sprawach? A dzisiaj są kapitalistami, dzisiaj już w ogóle nie mówią o sprawach społecznych.
zapomnieli. Szkoda, może właśnie, może nie tylko tamci, może wszyscy po prostu jakoś zagubiliśmy się i zapomnieliśmy się o tych sprawach duchowych, bo na przykład jeden z premierów kiedyś mówił w Instytucie Teatralnym, ja się tak jakoś dziwię tych już trzeciej Rzeczpospolitej. Mówił, ja się tak bardzo dziwię, co ci Polacy są tacy narzekający, co oni mają takie poczucie pokrzywdzenia. No, ale jeżeli nasza władza w ogóle o tych sprawach społecznych i duchowych nie myślała, czyli o duszach ludzi, po prostu ich bycie, no to nic dziwnego, że dzisiaj są rozczarowani i po prostu no, narzekają, czy nie mają poczucia jakiejś satysfakcji, nie mają poczucia, że w ogóle ktoś się nim interesuje. Tak, no więc konkluzja jest taka po prostu, że może spróbujmy sięgnąć do pism teraz już Jana Józefa i spróbować gorącym sercem i gorącym umysłem zastanowić się, czy w dzisiejszych czasach już rzeczywiście rewolucje i przemiany się skończyły, czy jeszcze tam u Jana Józefa i jemu podobnych nie można by znaleźć czegoś wartościowego na dziś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma już więcej... Jedno zdanie. Adam Michał, ostatnie zdanie, bardzo proszę. Być może powiedziałem nieprecyzyjnie, o co mi chodziło z tym ostatnim okresem. Ja byłem zdania, że te wartości, którym Janek wyznawał i którym służył, że sposobem realizowania tych wartości.